Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejny poranek w The Sims 2 w tle biedaków. Jesteśmy dzisiaj urodziny Marzyciel. I Jessica zachwyca się deszczem o poranku. Jakie to romantyczne. Ale niech ona sobie skorzysta lepiej, bo ona zaraz idzie do pracy, weźmie sobie prysznic. A Dariusz... O, może malować obraz, bo czemu by nie. Dariusz marzy o ślubie, więc będziemy dzisiaj się starać. Znaleźliśmy partnerkę, w sumie już tutaj mi się spodobała ta Eliza cała, pilot, którą ostatnio poznaliśmy. Bo już wiemy, że z Jessicą raczej nic nie będzie, a tutaj moi drodzy, zobaczcie co mamy. To jest, kochani, tajemniczy prezent, który otrzymała Jessica. Zobaczcie na Jessicę. Bo ona tutaj zaprzyjaźniła się z Cassandrą. Tak się cieszę, że udało mi się zaprzyjaźnić z tym Simem. Muszę bardzo się starać, żebyśmy pozostali blisko siebie. Ale na pewno będzie warto. No, ale czy aby na pewno zamiary Cassandry są takie przyjazne? Patrząc na tego krowokwiata? Nie powiedziałabym. Bo jeśli pamiętacie, Cassandra miała... O! Możesz przestać dużo. Tak o chwilę wytrwę, nie? Szafka za oczyce. Nie wiem w ogóle o co chodzi. Wracając do Cassandry, ona miała pragnienie, które mniej więcej się nazywało tak? Wypić Sima Jessica. A jak można wypić Sima Jessica? Jessica musi zerzeć krowiokwiat. Ja to próbowałam zrobić na odcinku z Cassandrą. Przyznaję, to był ten odcinek, który mi nie wyszedł. Starałam się przez cały odcinek. O, dzień dobry, Władysławo. Zupełnie nikt cię nie widzi. Czy byśmy otrzymali nagłe bogactwo? W postaci lampy? Dobra, cuduj sobie tam, co tam ci się podoba. Chyba, że możesz dać nam miłość. O. Ale ja skończę o Cassandrze. Niestety nie wiem dlaczego, ale Jessica nie mogła zjeść tego tortu, jak była u Cassandry. Więc przypuszczam, że ona po prostu nie mogła zginąć na tej parceli w żaden sposób. Dlatego właśnie jesteśmy teraz tutaj. I Cassandra dała po prostu Jessice ten krowokwiat w prezencie. Ale nie powiedziała. Nie powiedziała jej, żeby pod żadnym pozorem nie zjadała tajemniczego ciastka krowokwiatu. A Jessica jest blondynką. Jak wiemy, po relacji z Damianem, niezbyt taką kumatą, że tak powiem. Niby jest prawniczką tutaj ten Tedes, ale jednak ciężko kuma. Więc no, tak wygląda aktualnie sytuacja i zobaczymy, jak to będzie. Dobrze, potem sobie skorzystaj, potem weź ten prysznic, ogarniesz się trochę, chłopie, i zadzwonisz do tej Elizy całej. Aha, miałaś tę lampę ogarnąć. Zapomniałam już tutaj o lampie. Boże, 5 sekund minie, ja już nic nie pamiętam, nie? Nie wiem, czy wy wiecie, kim jest Aniela Probówka i Cyryl Probówka. To jest po prostu były mąż Balbiny, który zginął w pożarze. I Aniela jest córką Balbiny, która zginęła od meteorytu. I to byłoby takie kombo, jakby oni nagle okazali się żywi. Dla fabuły to po prostu byłby taki wow. Ja po prostu jestem teraz w lekkim szoku, bo nie spodziewałam się, że mogę ich wskrzesić, bo... Przecież nie mam ich nagrobków. Jak to działa w ogóle? Wytyfy. No nie mam. Okej. Ja tutaj spodziewałam się, że po prostu miłość znajdziemy, ale po prostu... Jestem w szoku. Słuchaj, ja nie wiem... No ja chciałam miłość, ale widzę, że nie da się. To może odeślemy go. Na razie. Bez życzenia. Bo czaicie, jak ja bym dała tą lampę w prezencie, przykładowo Balbinie. Jestem naprawdę w szoku. Ja nie spodziewałam się, że mogę ich jeszcze jakkolwiek ożywić, bo nagrobki mi w ogóle poginęły. Nie mam pojęcia, gdzie są te wszystkie nagrobki i jestem w szoku, no. Ale jednak gra ich jeszcze zapamiętuje, bo w tym drzewie genealogicznym nie ma Anieli, ani Cyryla, więc... Dobrze, zadzwoń proszę do tej Elizy. O nie... Szkoda.
A, to lipa, bo chciałam naprawdę coś zacząć działać w tym kierunku. A zadzwońmy jeszcze, zobaczmy kogo tutaj w ogóle masz, bo i tak ci brakuje towarzystwa. Chociaż ta Berta? Dajesz. Porozmawiaj, kim jest ta Berta? Ciekawe w ogóle ma imię, zacznijmy od tego. Gdzie ty ją tu masz? Aha, ty już ją masz na początku. A żadnych nie macie relacji. Dobra, to sobie z nią porozmawiasz. Będziesz miał dwie kandydatki na żonę. Chciałabym zdążyć, zanim się zestarzeje. On już nic nie czuje do Jessiki, prawda? Tak, więc jest git. Ona tylko do niego coś czuje. Aha, wrogość do niego czuje. Więc obydwoje jest spoko. Cyrilla... O tak, jej już też nie ma, nie? Cyrilla raczej nie ożywiłabym, bo on jednak zginął w pożarze na oczach Balwiny i to byłoby dziwne. Ale Aniela, ona zginęła od meteorytu. I w ogóle zginęła takim totalnie przypadkiem, że to wszystko mogło być przez nią ukartowane. A dobra, przyjdź za przyjemną osobą. Ciekawe, kogo przyprowadzisz. Zobaczymy. Wróciła Jessica, dostała awans. I też przyprowadziła kogoś. Remigiusz. Ona też może spróbować sobie układać życie. W końcu z Donem już nic nie będzie. Bryluj towarzysko. O, co mi dajesz? Co? Dajesz, że jestem farmerka? Nie, dziękuję. Popodziwiajmy ją. Zabawiajmy. On jest głodny. Nie. Zawsze mi wszystko psuje. Gdzie wyjdziecie? Idziecie na kanapę. Spędzę czas. Fantastycznie. No, Jessica nie musi tak szykować tego krowokwiata, choć nie wiem, czy ten krowokwiat nie zdechnie. Jak go długo nie będę karmić. Czemu ona jest taka oporna? Czy ja naprawdę potrzebuję swatkę ściągnąć? Zależy mi na tej lasce, bo ona mi się jako pierwsza w ogóle spodobała. Ciężko strasznie z nią nabić sobie tą relację. Dobra, jaki jest jej znak zodiaku? Może zadajmy jakieś pytania, może to coś mi może. A ty jak z tym rankiem? Może jakiś flirt? Uwodź. Słodkie słówka. Kto ci się tam podoba? A ja ci już to znalazłam. Remigiusza. Dobra, dosyć tego, bo on tam zaraz zejdzie z głodu, a to nie on dzisiaj ma być problem. Przepraszam bardzo? Przepraszam bardzo? Rozumiem sytuację, nie? Dobra, ten typek nie chce z nami zostać na noc, więc już... Proszę skończyć. No, ale już coś tutaj mamy zaczęte, więc pożegnajmy się z wszystkimi. Kurde, boję się trochę, no szkoda mi jej. Kurde, szkoda mi jej. Wiem, co się stanie. No ale to jest zemsta. Może niesłuszna, ale jednak zemsta. Może ona musi być głodna. To jest zemsta Jessiki. Boże, nie Jessiki, tylko zemsta Kassandry. No i teoretycznie ja nie mam na to wpływu, bo to było jej pragnienie. Ja jej tylko pomagam je spełnić. No ale mimo wszystko. No nie wiem. No mam wyrzuty sumienia. Bo polubiłam Jessica. Ona też się trochę zmieniła. Ach, teraz skończę w taki sposób. Nie wiem, czy to się w ogóle uda. Zacznijmy od tego. I zobaczcie. A nie, czekajcie, to się nie uda. Na dwa gdy się nie da, bo już tak miałam. Widzicie? On jej to zabiera. I nie wiem, czy to jest jakiś bug, czy co. Ona po prostu nie może od tego zginąć. Za nic w świecie. A jednak... Cesarion? Cesarion i nie wypluł jej. To było takie szybkie. To było po prostu takie szybkie. A on nawet tego nie zauważył. Wow. Po prostu wow. Była Jessica i jej nie ma. Więc wiedziałam, że to się stanie, ale i tak jestem w szoku, bo jak mówię, u Kassandry mi to w ogóle nie wychodziło i on ją
jej nie chciała udawać tego ciasta i ona nie mogła go zjeść, a tutaj nagle go zjadła i nagle ją połknął i ona tak po prostu zniknęła bez żadnego kosiarza, bez w ogóle czegokolwiek i marzyciel nawet na to nie zareagował, po prostu była sobie i już jej nie ma i tyle i co? Boże, on nie ma żadnej techniki, nie dziwi się, że mu w ogóle nie idzie naprawienie tego. Właśnie prysznic sobie i wyczyść. Posprzątaj w domu i zaprosisz Kassandrę, ale ona chyba idzie do pracy, nie wiem. Kassandra mieszka w ogóle w takim wydupiu, więc ja bym ją przynajmniej na chwilę tutaj wprowadziła. Ojejku, co tu się dzieje w ogóle? Co tu się dzieje, moi drodzy? No czekamy na tą Kassandrę, czekamy. Podejmę na klawiaturę sobie gazetkę, o idzie Kassandra. Ale powitajmy ją w moim sposobem, bez żadnego całowania, bo jak pamiętam, ostatnio Kassandra chciała zakończyć związek i teraz mam już moda, który mi na to pozwoli. Nie pocałuj, ale weź się i zaproponuj, żeby się wprowadziła. Zgodzi się? Powinna się zgodzić, bo... Kassandra, słuchaj, stało się tragedia z Jessicą. Twój prowokat ją pożarł. Wow, tyle pieniędzy przyniosłeś? Nie zniknęło jej to. Jej! No to jest naprawdę świetny odcinek, chyba. Ona się właśnie spóźnia do pracy, ale ją to nie interesuje. Weź wyduj prowokata. Tylko po to się tutaj wprowadziłam, lasko. Żebyś spełniła swoje pragnienie. Dobry krowokwiatik, spisałeś się na medal. I co, ona od razu ją wypije? Tak. I co jej to dało właściwie? Odmudziło ją to. Wow. Czuję, wracają mi siły. Z pewnością swoje życie wydłużyło się o kilka. I tak po prostu sobie ją wypiła i tak mało za to punktów dostała. Za to, że pozbyła się w ogóle Sima i... No na karmno. Ale moi drodzy, to teraz jest wielka, tajna broń Kassandry. Jeszcze raz ją ktoś skrzywdzi i będzie po prostu po nim. Dajmy to żyć. Bardzo fajnie. Aczkolwiek no wiadomo, że ona tutaj mieszkać nie będzie z... A w sumie... Jessica weźmie ze sobą. Jessica weźmie ze sobą, bo... sobie może zrobię jakiś cmentarzyk czy coś. O Boże, jakie to jest wszystko powalone. Wiesz co, naprawisz... Nie może naprawić tego prysznica. Możesz mi udostępnić ten... O właśnie, zostańmy przyjaciółmi. Najpierw. Rozstańmy się w końcu. Powiedz mu, że to jest koniec, że przyjechałaś do niego tylko po to, żeby zakończyć te sprawy raz na zawsze. Żeby nie zostawiać mu nadziei, ani nic z tych rzeczy. I tyle. To nie wyjdzie, ja się zmieniłam, moje życie się zmieniło i przykro mi bardzo. A ty, mój drogi, dzwonisz do Alizy. O, nie ma jej. Jezus Maria, dobra. Gdzie tyś włączył to radę znowu? Weź to wyłącz. No nic, będziemy czekać w takim razie na Alizę. Powyłączaj te wszystkie sprzęty. Nie, to jest opanowanie gniewu. O, już się zmieniło. On teraz zapragnął adoptować sobie zwierzątko, nie? Psa, kota, szczeniaka. Dobra, zrobię to. Głównie dlatego, że nawet ściągnęła sobie moda na umaszczenie dla małych zwierzaczków. Więc przy okazji sobie sprawdzę, jak mi działa. Czy w ogóle mi działa. Więc tak przynajmniej nie tak. Ale Sandra nam dała troszkę pieniędzy, więc stać nas na słodkę w sumie. Jaki słodziaczek, o nie, ale ja chcę kota. Ale oj, czemu małe kotki nie są umaszczone? Tylko pieski. I też chyba nie wszystkie. Tylko te duże? No ale ja i tak chciałam kotka.
To jest chłopiec, chłopiec oferma, leniwy, niezależny, agresywny, porządny, ojoj. A weźmy sobie kotka o imieniu Kotek, który jest w ogóle takim ofermą, jakiego pan. Jej! I zadzwoń od razu do Sławki. No, Kotek miał mieć na imię Kotek. Bo tak. Chodź marzyciel, masz kotka. O, pewnie, że dobry tydzień. Tyle ci się spełnia. Kupmy od razu kotkowi rzeczy. Zanim wydamy wszystkie pieniądze na Sławkę. Nie wiem, tu może mieć to jedzonko, czy gdzie. Na razie tak poustawiałam, zobaczymy, czy będzie mógł korzystać z wanny. O, idzie ta Sławka, ale po co tu się skrada, jak ja ją sama zamówiłam? Zaproś mnie na randkę w ciemno, Władka. Tylko weź mi spowodź jakąś normalną laskę. Dam ci dużo pieniędzy, z kobietą poproszę. Dam ci dużo pieniędzy, bo mi Kasandra przyniosła. Proszę, znajdź mi miłość. Bo niedługo będę stary i samotny. Może z nią będzie łatwiej. I podoba mi się, że jest też ciemnoskóra, bo chciałam bardzo, żeby tak było. Więc rozmawiaj, spędzaj czas. Jakie masz marto pragnienie? O, jesteś rodzinna. Chcesz rozmawiać, bitwa na poduszki i grać. Więc zagrajmy coś. Chodź, pogramy w Zośkę. Tak, czy ci też razy mówisz, to włączę nam muzykę. Jak chcesz mnie chwalić, to musisz sama mnie pochwalić niestety. Nie wiem, czy możemy się bić na poduszki już, chyba jeszcze nie. Chciałabyś się z nami zaprzyjaźnić. Chciałabym już za bardzo tutaj szaleć, żeby... Bardziej mi się podobała ta Eliza Nogale, to nic. Znowu chcesz kotka? Marzycie, ogarnij się, masz tutaj dziewczynę. Więc... O nie! Serio? Tu jest grany. No upływa ten czas. Średnio nam idzie jak zwykle na tej randce głupiej. Niby jest chema i wszystko, a... Jakby co, mam jeszcze kasy na długą laskę. Weźcie... Zacznijcie coś robić. Dobra. No właśnie. Nie żegnaj się ze mną, nie odchodź. Jeszcze możemy to naprawić. Jeszcze możemy to naprawić. On dalej chce tylko same zwierzęta, nie? Co za typ. Dobra, ona jest skłonna na flirty, więc będę tutaj szła w to. Posklebiajmy jej. O nie. No i już po ptakach. Sorry, laska, no nie bądź taka. Ale masaż ci się podobał, chcesz? Czy już jak się randka skończyła, to już nic nie będziesz chciała? No. Matko, jakie to jest trudne. To weźcie, porozmawiajcie sobie. Tylko i nic więcej. Proszę, już się ładnie zaprzyjaźnili, więc może teraz będzie lepiej z tymi pragnieniami. Co tam, kotełek? Rozmawiać i grać, jak zwykle. On jest głodny, nie? Mogliby coś zjeść w sumie. O jest, zauroczyła się w nas. O, słodko, koniec. A znowu chce grać, super, pusty. On też chce grać i zabawiać ją. Jak zwykle. Ojej, ona go cmoknęła. No to zabawę i dowcip. Graj w Zośkę. I rozmawiaj. Pogawędka. Takie bezpieczne interakcje. Co ci zostało? Co to było? Boże, rozmowy ci to nie idą. Dobra, skończ z nią rozmawiać. Weź z nią nie rozmawiaj. Dariusz, co ty robisz? Zapytaj, jakie ma pragnienia, chociaż je widzimy, ale zapytaj. Po prostu udawaj, że się nią interesujesz. Podawaj jej trochę pytań, nie? Co cię kręci? Znowu ją pochwirtuj. No w końcu jakieś normalne pragnienia, bez jaj, nie?
Przynajmniej ona ma. Co? Co tu się wydarzyło? Nie wiem, później się zrobił, czy co? Ona tak nagle po prostu wyszła z dupy. Dobra, wyłącz to. Zresztą wyłącz to, wydaje mi się potem. Co prawda on jest niezależny, ale... Możemy się troszkę z nim pobawić. A potem możesz coś zjeść. No i co, pójdziesz spać, no bo to ma zrobić ze swoim życiem, że... Już możesz wrócić do swojego łóżka i możesz też chyba zrobić remont, bo... No... Jest jak jest. No i myślę, że będę też kończyć ten odcinek. Bo tak jak mówiłam, chciałam dograć tylko 2 dni z Dariuszem. Kolejny turze będzie już wtorek, więc nie chciałam za bardzo mieszać, a już pomieszałam w poprzednim odcinku, bo za długo grałam. Muszę pilnować tego czasu, bo potem jest kiepsko. Chowaj resztki i posprzątaj i dopiero idź spać. Kot jest zadowolony, tylko o właśnie śpi. O, nasz koteczek. Mam nadzieję, że Daruszowi zmienią się te pragnienia, bo on ciągle tego chciałby. Kociaki, szczeniaki, a tutaj małżeństwo jest i co? Z tym małżeństwem. I gdzie zniknęła ta laska? Tutaj aż tak daleko? Ona chyba nie jest tam zainteresowana zbytnio. Takie to jest ciężkie. No ta Eliza to mi się podobała, ale ona to już w ogóle jest tak oporna. A on ma naprawdę mało czasu, ma tylko 7 dni i nie chcę, żeby on był stary, jak będzie brał ślub, więc... Co to jest? A Boże, z daleka to w ogóle wyglądało, jakby to się tutaj stało. Masakra. No dobrze. Więc Dariuszu, idź już spać, a my, moi drodzy, zesłyszymy się oczywiście w kolejnych odcinkach. Także do usłyszenia i pa pa!